Akcja dzisiejszej historii będzie się rozgrywać w sklepie z ekskluzywną odzieżą w centrum handlowym Playmobil. Jesteście ciekawi, kto przyjdzie, kto będzie chciał zrobić wielkie zakupy, to koniecznie oglądajcie cały film do końca, a już teraz na początku zostawcie kciuki do góry i zasubskrybujcie mój kanał. Promocja na sukienki, promocja na kombinezony, torebki będą przecenione dopiero jutro. Mam nadzieję, że dzisiaj przyjdzie mnóstwo klientek i mnóstwo przepięknych kobiet i dziewczynek będzie się chciało właśnie ubrać w moim butiku. Gotowa? Idziemy do tego sklepu? Wiesz co, ja już mam dosyć. Już mam dosyć, że nasze ciuchy są takie same. Wyglądamy codziennie identycznie. Ja już chcę, żeby w końcu ktoś nas rozróżniał. Wiem, że jesteśmy bliźniaczkami, no ale ile można chodzić w tych samych identycznych ciuchach? Mnie to aż tak bardzo nie przeszkadza, ale skoro ty masz z tym problem, to okej. Chodź, pójdziemy sobie kupić coś pięknego. Jaki ten sklep jest ogromny! Ile tutaj jest ciuchów! Ja już widzę tam sukienki, spódniczki, nawet taka przepiękna brokatowa. Szybko, pytaj tej pani, czy ma idealny rozmiar dla nas. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Pani tutaj sprzedaje, prawda? Jesteśmy zainteresowane jakimiś przepięknymi sukienkami dla nas. O rany! Bliźniaczki! Identyczne! Tylko, że ja chyba nie mam dwóch takich samych sukienek ani spódniczek. Dobrze, bo my od zawsze chodzimy tak samo ubrane. I od dzisiaj mamy postanowienie, że nasze szafy z ciuchami będą wyglądać inaczej. Dlatego chcemy kupić dwie kompletnie inne sukienki. W takim razie, dziewczynki, świetnie. Idealnie trafiłyście. Zaraz Wam coś doradzę, zaraz Wam coś przyszykuję, przebierzecie się i na pewno się zdecydujecie na jakiś przepiękny strój. Na co macie ochotę? Na sukienki? No to proszę, za mną! Cała ściana, wszystkie półki wypełnione przepięknymi strojami i sukienkami. Idealne stroje dla takich słodkich dziewczynek jak Wy. O rany! Ile ciuchów! O rany, jakie one są piękne! Te jeansowe spodenki, ta brokatowa sukienka. Ja się nie będę mogła zdecydować. Chętniej to bym się zdecydowała na wszystko, ponieważ wszystkie rzeczy są takie śliczne, idealne dla mnie. Tylko, że ja nie mam tylu pieniążków i może na początek przymierzę tę różową tutaj sukienkę. Wygląda prześlicznie. Sukienka! My cały czas chodzimy w sukienkach. Weź coś wymyśl innego. Ja wzięłam ten fajny strój tutaj. Białe spodenki, czarna kurtka, biała koszula i taka fajna bluza przewiązana. To jest niefajne. Będziesz wyglądać jak chłopak. Sukienki są o wiele, wiele ładniejsze. Dziewczynki, pędźcie do przebieralni. Musicie mi się koniecznie pokazać w tych nowych strojach. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę bliźniaczki zupełnie inaczej ubrane. W takim razie najpierw ja przymierzę swoją sukienkę. Ściągnę najpierw tę tutaj. O, proszę bardzo. I teraz założę tę różową. Coś czuję, że będzie na mnie pasować idealnie. To jest właśnie mój rozmiar. Tylko jeszcze tutaj zapnę. Nie, chyba nie. Ona jest dla mnie za duża. Te rękawki jakoś tak dziwnie odstają. Poza tym źle się czuję, gdy nie mam na sobie tej biało-czerwonej sukienki, mojej ulubionej. Ale moim zdaniem wyglądasz przepięknie. Ja wiem, jesteś przyzwyczajona do tamtego stroju, ale może gdy przymierzysz jeszcze coś innego, no to poczujesz się lepiej. Proponuję brokatową sukienkę. Idealna na każdą okazję. No i również w takiej sukience na wielkim balu czy też imprezce będziesz wyglądać przepięknie. No nie wiem, nie wiem, no. Jednak ta moja biało-czerwona jest najładniejsza, ta z literką B. No ale niech będzie. Nic mi nie szkodzi, gdy przymierzę jeszcze jedną sukienkę. W sumie ta brokatowa to mi się od początku spodobała. Ciekawe, jak idzie mojej siostrze, jak ona się czuje w tym stroju, który wybrała. Idealnie! Taram! Zobaczcie, jak to pięknie na mnie wygląda! I kolorystycznie pasuje idealnie! Czuję się w tym świetnie.
Siostra! Siostra, chodź! Chodź! Musisz mnie zobaczyć! Nie, ja się tobie nie pokażę. Ale dlaczego? Co się stało? Co, przymierzyłaś ten kombinezon? Tak, i wyglądam, no zobacz. Jakoś tak dziwnie, to kompletnie do mnie nie pasuje. Przepraszam, że ci śmieję, ale naprawdę śmiesznie w tym wyglądasz. Nie, no to do ciebie nie pasuje, ale ta moja pierwsza sukienka, którą przymierzyłam, też nie była dobra. No, ale teraz wyglądasz super. Bo mi pani doradziła, zaproponowała coś. Może tobie też coś zaproponuję. Proszę pani, proszę pani. Już jestem. O co chodzi? Ależ ty pięknie wyglądasz w tej brokatowej sukience. Jesteś zdecydowana? Idziemy do kasy? Tak, ja na pewno tę kupuję. Tylko gorzej jest z moją siostrą. Ona kompletnie nie wie, w co ma się ubrać. Może pani jej coś doradzi? No właśnie, bo ja tu chyba źle w tym wyglądam. Chciałam mieć jakieś fajne spodenki, ale zdecydowanie lepiej. Czuję się chyba w sukienkach. W takim razie mam coś dla ciebie specjalnego. Przepiękna błękitna sukienka Alicji z Krainy Czarów. Naprawdę, Alicji? Muszę ją szybko przymierzyć. Uwielbiam Alicję z Krainy Czarów. I jeszcze uwielbiam tego szalonego kapelusznika. To jest super postać. A ja teraz będę miała taką sukienkę, właśnie jak ona. Ti-ti-ti-ti-ti. Ta-dam! To jest to. W tym właśnie zostanę. Czuję się naprawdę jak Alicja z Krainy Czarów. Rany, siostra! Ja cię normalnie nie poznałam. Czyżby to była Alicja? Wiesz co? Ten sklep jest super. Nigdy się nie spodziewałam, że będziemy wyglądać przepięknie w takich sukienkach. Przepięknie, przepięknie. A ja to nawet myślę, że ja wyglądam jeszcze lepiej. Nieprawda. Nie mów tak. Ja też wyglądam fajnie. Dlaczego jesteś taka niemiła? Oj, dobra, dobra, już przestań. Chodź, pędźmy do kasy. Musimy się pokazać dziewczynom w naszych nowych kieckach. No, tylko im nie mów, że ty wyglądasz lepiej. Dziewczynki, dziewczynki, proszę się nie kłócić. To tak nie wypada. Przecież jesteście siostrami. Co, już zapomniałyście, gdy jesteście inaczej ubrane? Wiecie co? Specjalnie dla was zrobię jeszcze 30% obniżkę. Jesteście takie słodkie i kochane. Nigdy w życiu nie obsługiwałam bliźniaczek. A wy jesteście naprawdę wyjątkowe. I tak oto dziewczynki przez słodkie bliźniaczki trafiły do fantastycznego sklepu, w którym mogły poprzymierzać przepiękne ubrania, no i w końcu się na coś zdecydowały. Lubicie LOL Surprise? Lubicie chodzić na zakupy? Lubicie Playmobil? To koniecznie zostawcie kciuki do góry, no i oczywiście odezwijcie się na dole w komentarzu. Mam nadzieję, że każdy z was zostawi lajka i komentarz na dole. Oczywiście udostępniajcie moje filmiki swoim znajomym i pokazujcie je im i razem oglądajcie. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam was. Pa, pa!